momencie dzisiaj będę mówił o zerwaniu umowy z agencją marketingową. Teraz każdy prawnik ma takiego swojego bzika, takie jakieś zagadnienie prawne, które naprawdę do białej gorączki go doprowadza. Mam na przykład znajomego, który nie znosi, jak redaktorzy wymiennie używają odrzucenia apelacji i oddalenia apelacji. To są dla nas dwie różne rzeczy. No i niestety w mediach zupełnie się tego nie rozróżnia. Ja osobiście dostaję szału, gdy słyszę o zerwaniu umowy. I również w mediach pojawiają się takie informacje, że przykładowo jakaś gmina zerwała umowę na jakieś roboty, bo miała do tego jakiś ważny powód. Czyli w takim powszechnym odbiorze rozumie się, że po pierwsze coś takiego jak zerwanie umowy istnieje, a po drugie, jeżeli jest odpowiednio dobry powód, to znaczy się, że taką umowę można zerwać. Tymczasem zupełnie nie przystaje to do kodeksu cywilnego i jeżeli prowadzisz agencję swoją, absolutnie nie musisz tolerować tego, jeżeli klient ci oświadczy, że no właśnie, że zrywa z tobą umowę. Pojawia się to w dwóch kontekstach. Albo z jakiegoś powodu klient nie jest zainteresowany już wykonywaniem umowy z tobą i informuje cię, że rezygnuje, że zrywa umowę, że będzie musiał przełożyć projekt. Albo po prostu klient wymyśla jakieś zupełnie niespotykane powody, które powodują, że absolutnie jest przeszkoda nieusuwalna na drodze do waszej współpracy. Tak? Stracił budżet, odszedł pracownik, zamyka działalność. No, pewnie powodów da się wymyśleć bardzo dużo. Niezależnie od tego, co klient wymyśli, na sam koniec zerwanie umowy to nic innego, jak po prostu jej niewykonanie. Nie ma czegoś takiego jak zerwanie umowy. Można powiedzieć oczywiście, że umowa się zrywa, natomiast skutek jest taki, że po prostu tej umowy się nie wykonuje. I tutaj kodeks cywilny przewiduje takie dwa różne sposoby, w cudzysłowie, zerwania umowy. Natomiast skutek jest zawsze taki sam i jest korzystny dla ciebie, to znaczy zachowujesz prawo do wynagrodzenia. Pierwszy przypadek, to w cudzysłowie zerwanie umowy, to jest wtedy, jeżeli umowa jest niewykonywana z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. To jest taka sytuacja, w której, żeby projekt mógł ruszyć do przodu, klient musi coś ci dostarczyć, jakąś informację, jakieś pliki. Jeżeli klient tego nie wykonuje, no to w tej sytuacji po prostu z samego tego faktu powoduje, że umowa jest niewykonywana, tak? Nie da się jej pchnąć do przodu. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli na przykład potrzebujesz na przykład logotyp klienta, który zamierzasz wykorzystać w zamówionej przez niego reklamie. No, klient nie dostarcza ci tego logotypu, zupełnie nie jesteś w stanie od niego wyegzekwować. No i na sam koniec dla klienta, który nie chce tej umowy już wykonywać, no to efekt dla niego jest dokładnie taki sam, jak gdyby oświadczył ci, że z umowy rezygnuje, czy umowę zrywa. Jeżeli klient w ten sposób przeszkadza ci w wykonywaniu umowy, powinieneś zachować się w następujący sposób. Po pierwsze, jasno klientowi zakomunikować, najlepiej e-mailem lub listem poleconym, ale to troszeczkę wylewanie dziecka z kąpielą, jakich materiałów potrzebujesz i po drugie, powinieneś wskazać, że bez tej konkretnej informacji, na przykład loginu do Twittera czy do innych kont mediów społecznościowych, że bez tej informacji, bez tego pliku nie jesteś w stanie dalej umowy wykonywać. I po trzecie, powinieneś jasno podkreślić, zakomunikować, że pozostajesz w gotowości do wykonywania umowy. Jak tylko dostaniesz te materiały, te informacje, te pliki, to oczywiście umowę tą wykonasz. Jeżeli spełniłeś te trzy warunki, a klient nadal będzie milczał jak zaklęty albo będzie odmawiał, to w tej sytuacji zachowujesz prawo do wynagrodzenia. Natomiast drugim przypadkiem, tym takim klasycznym zerwaniem umowy, jest sytuacja, w której klient po prostu wprost mówi, że
zrywa umowę czy rezygnuje z zamówienia. I tutaj kodeks cywilny wprost określa taką sytuację. Jest to artykuł 644 kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że faktycznie zamawiający może w każdej chwili, dopóki dzieło, czyli projekt nie jest ukończone, może w każdej chwili od umowy odstąpić, czyli inaczej mówiąc zrezygnować, płacąc umówione wynagrodzenie. Więc jeżeli klient powie, że rezygnuje, to po prostu zachowujesz prawo do wynagrodzenia. I tutaj w obydwu tych przypadkach, czyli przeszkody ze strony klienta i lub jego rezygnacji, przepis przewiduje, że powinieneś otrzymasz wynagrodzenie, ale pomniejszone o to, co oszczędziłeś, nie wykonując umowy. To jest bardzo cenne i bardzo zindywidualizowane pod konkretny projekt. To znaczy, jeżeli projekt wykonywałeś w 100% samemu, na przykład przygotowując kod, na przykład przygotowując jakieś materiały do identyfikacji wizualnej, no to w tej sytuacji no, twoim nakładem była tylko albo aż twoja praca, no i tak naprawdę no, nie miałeś czego oszczędzić. W tej sytuacji zachowujesz 100% wynagrodzenia. Jeżeli na przykład wykonywałeś stronę internetową, miałeś swojego podwykonawcę, który na przykład miał przygotować warstwę tekstową, no to jeżeli tej umowy nie musisz już wykonać, a nie płacisz w takiej sytuacji podwykonawcy, no to oczywiście to, co powinieneś zapłacić podwykonawcy, no to oszczędziłeś, powinieneś to odliczyć. Natomiast to druga, jeżeli dojdzie do waszego sporu w sądzie, to druga strona powinna wykazać, co oszczędziłeś, w jakiej kwocie i o ile powinno być pomniejszone twoje wynagrodzenie. I co istotne, nie ma znaczenia, na jakim etapie klient zrezygnuje czy zerwie umowę. Niezależnie od tego, czy wykonałeś 80%, 40% czy nawet 0% zamówienia, przepis tego nie rozróżnia, należy ci się pełne wynagrodzenie. Jak niego dochodzić? No niestety albo pozostaje ci pozew, lub przy odrobinie szczęścia być może uda ci się wynegocjować ugodę pozasądową. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na mojego bloga na ratunekkreatywny.pl.